Kiedy zaczynałem posługę w kościele związaną z uwielbieniem i ewangelizacją, miałem takie szczytne pragnienie, żeby uwielbiać Pana Boga na hali, stadionie, na jakichś większych zgromadzeniach, co zrealizowało się i za to chwała Panu. Natomiast osoba, która przyglądała się mi z ekipy ewangelizacyjnej, mówiła: Zacznij uwielbiać od Twojego zamykania się w izdebce. Módl się, uwielbiaj z aniołami. I wtedy Pan Bóg Cię na pewno nad wyższe rzeczy postawi. Bądź wierny w małej rzeczy, a nad większe Cię Bóg postawi. I dzisiaj to słyszymy w Ewangelii. Tak to jest, że w naszym życiu, czy zawodowym, czy społecznym, mamy też różnego rodzaju stopnie, awanse i funkcje, które osiągamy, i to jest zupełnie naturalne. Ciekawe, że w tych zawodowych sprawach jesteśmy tacy. Chętni zdobywać te awanse, najczęściej to się wiąże też z odpowiednią sumą pieniędzy, finansami, podwyżkami. A ciekawe, że gdy chodzi o sprawy duchowe, to my tak. Wolimy, wiecie, kręcić jakąś taką biedę, jeździć, czerpać, 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 ale tak naprawdę podstawa to jest moja rozmowa z Bogiem i moje poświęcenie czasu na modlitwę osobistą i to bardzo często kuleje. Jeżeli nie będzie podstawy, nie będzie tego co pierwsze, to Pan Bóg na pewno nad inne rzeczy nas nie postawi, no bo jak to się mówi, z czym do ludu. Yy, dlatego myśl na dzisiaj jest następująca, jak ja potrafię w moim życiu dbać o to, co jest podstawowe i co jest takim gruntem we wzroście duchowym? Jeżeli jestem wierny, to Bóg tą wierność będzie widział i na pewno postawi cię nad coś większego, wyższego i będziesz mógł powiedzieć, że w moim życiu duchowym jest rozwój, a nie stagnacja. I tego rozwoju życzę Wam nie tylko na dzisiejszy dzień, ale na zawsze. Błogosławionego, pięknego dnia.